Ale widzowie, witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, nawala deszczem i z nami w tym deszczu stoi Davy Bzyku. Jest mi brzimno. Dzień dobry, widzowie. Dzisiaj mamy trzy działeczki i na tych trzech działeczkach budujemy bazy po prostu, które przeżyją tornado, bo dzisiaj będzie tornado i kto dłużej przeżyje, wygrywa 1000 zł. Także mamy do wykorzystania wełnę, deski, szkło i drewniane drzwi. Nic więcej nie możemy budować, bo tylko to porywa i będziemy musieli tak stosownie to ułożyć w tym oczywiście kwadracie, żeby to wszystko wyszło. Jutro w ogóle jest nuta o godzinie 20, także zapraszam na kanał Palion. Mam nadzieję, że każdy będzie, a my z chłopakami zaczynamy. No dobra, to co? W takim razie jedziemy do swojej działeczki. 5 minut. Czego, ej, czekajcie, zaraz. Z czego można budować? Szkło, drewno, deska, wełna. I wełna. I drzwi drewniane. A pytanie? A pytanie ważne, tutaj można budować na tym obsydianie? Tak, tutaj tak, można? Tak, można? Tak, dobra, tak, dobra, można, dobra. No. Dobra, 3, 2, 1, 5 minut, czas start. Mam licznik jak coś, wiem kiedy się skończy. Oczywiście, dobra, robimy tak, ja biorę to, bierzemy to, co jeszcze możemy? I to, i drzwi drewniane można. Ja to już buduję, ostro, czekajcie, jak by to zrobić? Ja bym to już ładnie wyglądało. A mam pomysł. Dobra, oczywiście drzwi musicie sobie zrobić, każdy z tej strony musi mieć drzwi, nie? Z której strony? A tak. No. No. Dobra. Oczywiście. Ja tu robię. Pytam kiedyś. Ja mam pomysł, ja mam super pomysł. O nie, źle to robię. Ja cię kręcę, co ja zrobiłem w ogóle? Ja muszę to tak ładnie zrobić. A nie, ale. O, dobra, mam pomysł. I znowu będzie takie skupienie w tym budowaniu jak zawsze. Tak, jak z tym rysowaniem. No. Ale to dlatego, że wszyscy tutaj się próbują zrobić jak najlepszą bazę, żeby nie rozwaliło tornado ani żadne tam pioruny. Kto to będą w ogóle za jakieś te, jak one się nazywają, te klęski żywiołowe? Jak one się tutaj. No, jakie klęski żywiołowe? Jak on buduje oczywiście swoją twarz, normalnie najlepiej zbudować. To jest tak standardowy budynek, że to koniec. Dobra, ty robisz kwadrat żółty z wełny, no błagam cię, zobaczysz zaraz. Weź. Ja robię kreatywność roku, naprawdę. Tak, kreatywność roku, chyba głupotę roku. Ja mam piękny budynek. Dobra, to źle. Żebym miał okienko na Bzyka, dam sobie. Ja po prostu robię okna w tym miejscu. Ja też chcę mieć okienko na ciebie. Ja robię tylko w tym miejscu okno, żeby mieć widok na was. Spalę ci chatę tym. A czekajcie, działa tutaj ten flint? Mogę spalić se? Tak z ciekawości, czy jak... Nie wiem, przetestuj. Uwaga! No. O nie, dobra, chyba nie. Też nie, no okna są do kitu, kurde. Tak, dobra, tutaj trudno. Może, co? Tutaj, cyk, wełna. Nie no. No co nie, ty robisz? Mi się! Ej, czemu się giara pałac? Pomocy! Mój pałac! Pałac! Kurde, 4-4 belki jakieś do pałacem nazywa. Dobra, mówi do mnie jakaś żabulec, co zrobił normalnie. Ale wy to budujecie pod ładność, a ja to buduję pod to, żeby to było jak najbardziej wydajne. Ale to nie będzie wydajne, ale twoje nie będzie bardziej wydajne od naszego. Jak będzie tornado, to jest koniec. Nie, ale wiesz, ja to robię zabezpieczenia specjalne do tego, żeby tutaj... Zabezpieczenia. Jak ja takie zabezpieczenie zrobię, że ci szczęka opadnie, hopie. Tak. Tutaj, 3x3, piękny budynek. Ja też robię zabezpieczenia. Ja też robię zabezpieczenia, no. Zobaczymy, kto będzie mieć lepsze zabezpieczenia. No zobaczymy. Ile jeszcze jest czasu? Kurde, 2 minuty jest, troszkę więcej minut minęło. Dobra. To jakieś 3 nam zostały. Dobra, na luzie, ogarniamy to. A gdzie muszą być drzwi? Muszą być z przodu drzwi? Tak, żebyśmy mieli na siebie. Okej. Żebyśmy mogli widzieć siebie, prawda? Żeby było więcej. Szybko, bo nie ma dużo czasu, ja to robię grube. No nie ma. To ma być gruboskórne. Dobra, ja wam powiem, ja buduję taki dmuchany zameczek. Taki wiecie, jak w zabawkach, tam były takie coś. Ja robię wszystko z drewna praktycznie. W atrakcjach. Dmuchany zameczek, tylko to on mi jakoś tak nie działa. Okej, chyba tak będę to robić. On jest tak niesymetrycznie, nie to. Dlaczego to jest symetrycznie? No. Mnie nie interesuje symetryczność, mnie interesuje, żeby to działało. Ten chłop, co sobie zrobił normalnie dziurę w głowie, dziurę w mózgu. Dobre. No ale obie to jest funkcjonalne, ja nie wiem o co ci chodzi. Pozwalę ci Paweł drzwi, dzięki. No te drzwi są słabe, bo widać przez nie po prostu. Dobra, no jest jakiś zameczek, dobra, jest zameczek piękny. Teraz tak. Środeczek trzeba wypełnić. Ja powiem tak, ja jestem czuję koksem. Ja czuję, że mój domek to przeżyje to jednak. Szybko ja trzeba budować. Przeżyje. Dobra, przeżyje, no mówię ci, przeżyje. Ja zrobiłem koksa. Dobra. Ale mnie rzęka boli. Ja cię kręcę, ale ja mam łeb, tylko że ja bym wtedy wyszedł za tego. Już nie mogę, bo bym wyszedł spoza mojego obsydiana. Chciałem sobie zrobić fosę, nie? Jak to ładnie wygląda. Fosa, normalnie, fosa typie. Fosa? To co? To by dało radę. Czekajcie, muszę sobie tutaj poddymić trochę ten.
Crafting. Myk. Szybko. Szybko. No, ile szybko. Czasu, ile czasu, nie? Minuta! Czasu, nie? O! O! Nie. Serio? Dobrze. O, nie. Dobra, szybko. Ja serio? Kurde, zaczyna to wiać coraz mocniej. To jest prawda. Bez żartów. Dobra, ja sobie tutaj stawiam. O, takie oszklone. No kurde, dobra. Czemu to tak wieje już? Dobra, oszklony dach. Nie, spokojnie. Wszystko w porządku. Jeszcze potem trzeba wejść na survivala, nie? No, chyba. Dobra, ja mam pięknie tutaj zrobioną górę. Jasny gwint. Czy jakiś bunkier, chwila. Jasny gwint. Nie można budować na dół, nie? Nie można na dół budować, dobra. Nie, rozumiem. Nie. Nie można. Ej, co jest? Ja coś słyszę. Czemu się ja tak... Ja coś słyszę. Ale się rozwiewa! O nie, zaczyna się wiać tego, wszystko wieje. Wieje, to dymi, dobrze, dymi. To dobra, to zaczniemy wtedy, kiedy po prostu się zaczyna rozwiewać, tak? Kurde. O nie, już rozwiewa. Ej, patrzcie na górę, co tu się dzieje? Pomocy, jasny gwint. Nie, dobrze. Ej, halo? O nie. Dobra, ja się zamknąłem w moim bunkrze już. Dobra, ja survival. Powiedzcie, kiedy survival? Dobra, teraz na przykład, dobra, go. Teraz? No, już? Ja jestem na survivalu, no. Dobra. Idę, halo, idę ej, chodźcie tutaj przed drzwiach, halo. Ale nas pan survivala, nie masz. No, właśnie. Czekaj, tylko, a jedzenie sobie wzięliście jakieś? Nie. Weźcie sobie jedzenie. Walić jedzenie. Ej, patrzcie, hej, joj, ja patrzcie, co ja robię, dobra, wychodzę stąd. Aaaa, nic tutaj nie jest. No bo to trzeba kliknąć. Kliknął to, dobra, uciekam, czekaj. A właśnie, nie, czekaj, ja to kliknę na creative, mnie porwie od razu. A, dobra. Waga? Waga, no klikaj. Leci? Jest już? Leci chyba. Dawa, chyba no, zbiera. Nie zbiera. Teraz! Zbiera! No co to jest? Czekaj, bo nie mogę leć do środka. Nie, to za szybko działa. To za szybko działa. Nie da się. Ginę. Tak to przeżyję skokce. Dobra, ej, to zróbmy kurde, nie wiem, dwie rundy, trzy, bo to za... Tak to przeżyję skokce, nie! Dolek Dave'a jako pierwszy! Twój! Nie, żyje, ja pierdzielę. Co ty gadasz? Dawaj! Nie, Steve! Oj, mój domek przeżył, patrz! Mój domek przeżył! Domek odpalony bardziej. Ci co, wygrałem? Ale nie, patrz, wyczyściło, kurde, wszystko oprócz połowy domu odpalone. Patrz, ja się trzymam na tutaj tym. Wow, jak mnie telepie, bo... Panowie, mój domek żyje. Kurde, jak to przeżyć, ej? Panowie, mój domek żyje! Co jest? Jak ja chodzę? O nie, ci pioruny, weź, ej, kurde, ty jesteś taki ja jestem nie, tak na survivalu. Ja cię nie mogę uderzyć, a mogę cię uderzyć, dobra, nie ma. Ej, gdzie wy jesteście? Ja idę do swojego domu. Gdzie ty jesteś na górze? Hobby, okay. Jestem w tej wichurze, na samym szczycie. Jestem na dole. Ej, przytrzymaj shifta, bo to cię może weźmie na dół. O, wow, jak mnie kręci. O, wleciało mnie. O, jasny ja gwint, ale pioruny. Woda, do wody trafiłem. Ja jestem w wodzie. O nie, szybko pioruny wyjedę. Wy jesteście u góry? W ogóle jakaś tutaj owca. Ja spadam? Gdzie wy jesteście? Dobra, spadłem, jestem w wodzie, przeżyłem. Ja nie spadłem. Dobra, no runda numer 2, bo kurde, bez sensu. Ale weźcie, możecie wyłączyć to. Dobra, widzowie, ostateczna runda. Nie wiem, mój budynek przeżył, ale nie wiem czemu. O nie, skinie mi się. Przeżyłem. No i świetnie. Nie, a zginąłem, jak nie przeżyłem, no i dobra. 1-0 dla mnie i dla Pawła. Marek. Co? Co ty gadasz? Nieprawda. No bo przeżyliśmy z Pawłem, a ty nie przeżyłeś. No ale to nie ma znaczenia, ale tu chodzi o... Punkt dla nas. Dobra, niszczymy te domki, budujemy nowe. To co, mamy teraz, dajmy na to 3 minuty. Tak. No, dobra, no. 3 minuty, widzowie. Czas, uwaga, start. Dobra, czas start. Ale wy już mieliście wybudowane, co to miało być? No co, ale to nie ma znaczenia. No, ale... Ale to nie ma znaczenia, ale to nie ma znaczenia. Nie ma, w ogóle nie ma. Ale ej, tu się nie da w ogóle widzowie ten. Albo niech widzowie określą, kto wygra po prostu w komentarzach, bo to jest ciężko w ogóle ten. No to oczywiste, że wygra Paweł w takim razie. Nieprawda, bo ja. Walić Marka. Dobra, okej. Ja już się poddaję, ja nie będę nic mówić. Ja przegrałem. Nie uwierzycie, co ja zrobię teraz. Ale nie, teraz no, środkuję, teraz tą rundą wygram 1000 zł, nie? Tak? Ja też, no. To będzie runda, która was tak zagnie, że po prostu 1000 zł będzie się do mnie należało. O. Jaki Marek bunkier robi, nie mogę. Kurde, kwadrat walony i w środku się zamknie. Ale stąd,
Słuchaj, to mój bunkier to przeżyje, mam to gdzieś! Mam to gdzieś! Ale to jest stary najlepszy pomysł. Się mam to gdzieś, Zamknie się w środku i niech tyle. Niech mi ktoś pomysł, nie? Dobra. Ciach, lecimy. Op. Kurde, nie wiem. Mój budynek jest totalnie niefunkcjonalny, ale trudno. Nie o to w tym chodzi. Ja zrobię tak, ja połączę funkcjonalność z ładnością. O, ten sposób. Tak, tak, no. Tak. Tak, na pewno Marek ci to wyjdzie, no. No, patrzcie na to. Ja po prostu robię kloca. Nie wierzysz. Ja bo nie wiem, kiedy będą te 3 minuty, dajmy na to, że jeszcze 2 zostały. No jak to? No. Come on. Come on. Szybko! O nie, za coś źle zrobiłem, a więcej źle. Ale mnie oczy bolą już. Patrz jaki mam piękny dom. Pokaż oczy mi krwawią. Patrz jaki mam piękny dom. O, widzę, no ktoś tutaj bierze pomysł ode mnie wziął. Tak, ja już to miałem od początku w głowie. Dobra, mam zrobię taki bunkier. A ja bunkier zrobiłem i że on jeszcze fajnie wygląda, no. Mhm. Dobra, najważniejsze jest, że tu było najwięcej bloków. Dobra, mnie nie interesuje ładność, ja tu będę w cichu bloków stawiać. Ja też. Patrz, ja gdzieś. Mnie to nie interesuje, jak to wygląda. A ja połączę hybrydę, żeby też... Nie, mnie to nie interesuje, ja chcę wygrać. Na punkty. Nie, ja chcę wygrać i tyle. Nie ma. To za chłop. Patrz. Dobra. O, szybko, spamimy, jak najwięcej nade mną tych bloków musi być. Ja też brałem dziecko, wiesz, tutaj pracuję patrz, na maksa. Patrz co to jest za dom. Pokaż. Nie mogę już. O, dobra, no. To jest zarąbiste. Minuta. Dobra, minuta. Nie, pół minuty. A, nie, to jest niemożliwe, nie pół minuty, nie. Serio. Pomoc, ale wiecie, odkładamy długopisy. Panowie, budujcie, jak najwięcej bloków! Jak najwięcej bloków, panowie, budujcie! Patrzcie, jaki mam piorunochron! Ja też zbuduję piorunochron, mam to gdzie? Panowie, jak najwięcej bloków! Panowie! Jak najwięcej! Patrzcie, jak moja baza wygląda! O nie, koniec czasu! Dobra. Okej, patrzcie, jak moja baza wygląda. Pokaż. Patrzcie, ja mam funkcjonalność. Dobra, tak? W środku jest schowek. Pokażcie, czekajcie, dobra, ocena każdej bazy. Pokaż. Dobra, najpierw Dave'a, ocena bazy Dave'a. No fajna, dobra. Teraz ocena Paliona. Marka. Nie, Paliona. Dobra, coś takiego. Tysiąc drzwi ma. A teraz to, daj nam się na to, let's go! Ja nie mogę. Dobra, nie ma, dobra, lecimy. Dobra. To jesteście? Klikam. Game mode survival. Nic już nie przyciągnęło! No to jest nieprzyciągnęło! A mnie też! Kurde. Dobra, patrzmy, która baza najszybciej przeżyje, najdłużej. Patrz, która baza. Daj, będzie... spójrz się na górę. Bo to się tak nie da zrobić. Nie, to jesteś. Jestem przez chwilę, no. Ej, patrz, od Dave'a naj... A nie, moja obrywa! Co? Let's go. Patrz, moja żyje, moja mama od Marka już nie ma. Co, nie ma, ta, bo on pewnie zniszczył. A nie, faktycznie. A nie, do połowy rozwaliło. A ja chyba wiem dlaczego, czekajcie. O kurde. Żyje. Kurde, przelewie. Bierze teraz bloku, bierze. Ale czekajcie, ja chyba to przeżyję. Ej, żyje, jestem w takim miejscu, że dobra, panowie! Ej, ja jestem na dole, jestem. Panowie! Co on robi? Nie, co on robi? Jestem na dole, ja żyję. Panowie! Ale koniec! I ja cię kręcę, ale koniec. Ja żyję, czujecie, że jestem na dole cały czas w bazie? Żyję! O kurde, tyle mnie wzięło. Dobra, wzięło mnie. Ale wzięło cię, bo postawił 200 bloków. To jest nie do zrobienia. O kurde. Patrzcie, szczerze? Patrzcie na moją bazę, jak ona dobrze przeżyła. Ale patrz, ile ja mam bloków obok siebie, tych czarnych. Na survivalu. No dobra, ale widzowie ocencie, były dwie bazy, ocencie ja po prostu w komentarzach i wtedy się dogadamy. Przelejemy siano, no, bo nie wiem, kto wygrał w sumie. Bo nie wiemy po prostu, kto wygrał tak naprawdę, więc stwierdźcie. Ale fajny pojedynek, podobał mi się. Fajny. Zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie. Subskrybujcie kanały, do zobaczenia, elo.